Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować bardzo szybkie, łatwe w przygotowaniu danie, które kosztuje tyle za porcję. Jesteście gotowi? Przygotowanie zaczynamy od oczywiście nagrzania wody. Ta woda nie jest tutaj przeznaczona na moją kąpiel, bo ja mam akurat ciepłą, bieżącą wodę w domu. Więc co robię? Słuchajcie, do dużego gara wrzucam dość dużo soli. I gotujemy makaron. Makaron zawsze jest na propsie, bo jest po prostu tani. Ja wrzucam tutaj całe opakowanie tego makaronu i chciałem tylko Wam powiedzieć jedną małą rzecz. To nie jest najtańszy makaron. To danie dalej możecie zrobić jeszcze taniej. Wrzucam wszystko i gotuję. A w międzyczasie przejdźmy do naszego głównego składnika. A naszym głównym składnikiem będzie łosoś. Tutaj mam 300 gramów brzuszków z łososia i muszę Wam powiedzieć tak, my naprawdę tych brzuszków z łososia w ogóle nie doceniamy. W Polsce te brzuszki są traktowane jako odpad, ale na przykład w Japonii brzuszki z łososia i z tuńczyka to jest rarytas. Za to płaci się ogromne pieniądze. U nas takie brzuszki z łososia kosztują, zwędzonego łososia, uwaga, kosztują ile? 20 zł za kilogram. Ja tu akurat mam 300 gramów. Miałem 300 gramów. Magda zjadła też trochę. Dała też psu. I jeszcze ugotuję z tego obiad dla kilku osób. Słuchajcie, dlaczego ja tak cenię brzuszki z łososia? Tak jak Wam mówiłem, cena to jest tylko 20 zł za kilogram. I ja Wam mówię tak, skorzystajcie z tego faktu, bo jeżeli chcielibyście kupić kawałeczek takiego wędzonego łososia w markecie, który... O, był tutaj, to już musicie zapłacić ile? 100 zł za kilogram i to jest minimum, bo takie po prostu są ceny. Więc 80% taniej mamy tego łososia i co robimy? To jest naprawdę bardzo ceniony kawałek mięsa. Dlaczego? Bo zawiera bardzo dużo tłuszczu i to jest ten dobry tłuszcz, kwas omega, tak? Jest tutaj zawarty w tym właśnie łososiu. I co ja robię? Obieram sobie łososia. Hop. Makaron jest już ugotowany, łosoś jest podzielony, więc teraz muszę po prostu odcedzić ten makaron. Czekaj, żeby mi nie wyleciał, bo to będzie... Przygotujmy sobie szybko sos, więc tak, do nagrzanego oleju wrzucam odrobinę czosnku. Czosnek każdy z Was ma w domu na 100%, więc nie będziemy go liczyć tutaj. I pokażę Wam, jak przygotować taki sos. Ten czosnek czekam, aż po prostu zaromatyzuje mi tą oliwę, bo fajnie on się połączy z naszym łososiem. Ponadto tego łososia mogę sobie poszarpać, ale zostawię go jeszcze na chwilę. Czosnek jest podsmażony, więc tutaj dorzucam odrobinę słodkiej papryki i zobaczcie, co się dzieje. Papryka szybko się karmelizuje, bardzo szybko i nadaje takiego pięknego koloru i aromatu. Więc ja nie zastanawiam się długo i zalewam to słodką śmietanką. Pięknie to wszystko pachnie, kolor też ma bardzo ładny. I słuchajcie, zawsze zostaje trochę śmietanki, więc wlewam jeszcze troszeczkę wody do tego. I na bazie tego przygotuję sobie po prostu sos. Jak robię sos? Szybko. Spójrzcie, biorę wodę, zalewam naszą śmietankę. I teraz robię taki trik. Po prostu, jeżeli nie mamy dużo śmietanki, a chcemy zrobić dobre danie i chcemy jakoś, żeby ten sos był gęsty, robimy o taką zawiesinę. Zagęszczamy mąką. Bierzemy zwykłą mąkę pszenną i dodajemy do tego olej. To wszystko mieszamy. Kiedy sos zaczął się gotować, teraz wlewam olej z mąką i to po prostu powinno zagęścić nasz sos. Pięknie. Hopla. Sos do naszego makaronu nam fajnie zgęstniał, więc teraz tak, dodajemy naszego wędzonego łososia. I teraz dzieje się magia. Magia wędzenia przechodzi do naszego sosu. Spójrzcie, możemy sobie nawet ten talerz, na którym spoczywał łosoś, wymyć, żeby oszczędzić każdą kropelkę tłuszczu łososia. Wygląda zacnie? Oj, wygląda. I tak przygotowany sos gotujemy jeszcze przez około 2 minuty.
Sos nam fajnie zgęstniał, jest gotowy, więc teraz przyszedł czas, żeby dorzucić makaron. Makaronu jest naprawdę bardzo dużo, więc widzicie, że nie jedna osoba się tym na pewno naje. Tak, spójrzcie tylko na ten gęsty i kremowy sos. I dorzucimy jeszcze cały ten makaron. Teraz musimy tylko podgrzać makaron z tym sosem. I moje danie jest gotowe. Mało tego, na samym końcu dodajemy sobie odrobinę soli i odrobinę świeżo zmielonego pieprzu. Nic się nie stało. To tylko grawitacja. Moje danie jest już gotowe. W tym momencie koszt naszego dania to jest 11 zł 39 groszy. Zrobimy z tego 5 porcji, więc cena jednej porcji to jest 2 zł 27 groszy. I teraz chcę Wam pokazać, jak to wygląda na talerzach. Bo ludzie będą pewnie pisać, o, czymś takim to ja się nie najem. Więc chcę Wam pokazać, jak wygląda jedna porcja. Przyjąłem, że na jedną osobę daje 100 gramów suchego makaronu. Jak widzicie, porcje będą naprawdę hojne. Moje danie jest już gotowe, ale chciałbym Wam pokazać, jak na podstawie tego makaronu możecie wyczarować coś niesamowitego. Niestety nie będę już liczył jakichś rzeczy, ale chcę Wam tylko po prostu zaprezentować, jak by to mogło wyglądać, jeżeli przypuśćmy na przykład macie trochę sosu pomidorowego. O, to dodajecie ten sos pomidorowy. Hop. Macie trochę papryczek chili albo macie chili w proszku i lubicie pikantne jedzenie. No to nie ma żadnego problemu. Dodajemy sobie tutaj chili. Co jeszcze możemy dodać? Dodajemy trochę soli. Dodajemy trochę wody. I tak naprawdę to danie, takie zwykłe danie z makaronu, za chwilę zamieni się w coś niesamowitego. Bo bierzemy ten makaron, wrzucamy go tutaj, hop. Kurde, to jest nawet na więcej niż tyle osób. I dodajemy odrobinę zielonego groszku. I teraz tylko to wszystko trzeba zredukować i nasz makaron nabiera koloru. Ten makaron nazwałem dla twardziela, bo jest tutaj bardzo dużo chili i wygląda naprawdę smakowicie. Następny makaron przygotuję na romantyka, więc romantyk zawsze ma trochę wina w lodówce. Dlaczego? Bo zaprosił sobie koleżankę na imprezę. Myślał, że ją upije, a ona zrobiła go w kulki, bo wypiła tylko tyle wina i poszła do domu. Więc romantyk zawsze ma dwie butelki wina. No i tego romantyka już Wam pokazuję, jak jesteśmy w stanie podkręcić. Każdy romantyk uwielbia kapary. Na pewno ma jakieś kapary, więc wrzucimy sobie troszeczkę tych kaparów. Poszukajcie u siebie w lodówce. Może też znajdziecie kapary, a jeżeli kaparów nie znajdziecie, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co znaleźliście u siebie w lodówce. Ja kiedyś pieniądze znalazłem, ale to już stare dzieje. Dobra, do tego też dorzucamy sobie paprykę konserwową, która fajnie połączy się z tym wszystkim. Hop. I romantyk na pewno będzie zadowolony. Teraz mieszamy nasz makaron. I na samym końcu, uwaga, ja dodaję sobie szpinaku. Hop, hop, hop. Romantyk jest już gotowy. Wykładamy go tak samo. Spójrzcie, jak to danie pięknie wygląda. Tak naprawdę możecie zrobić bardzo dużo odmian tego makaronu. Możecie tutaj użyć świeże warzywa, tak? Możecie tutaj dodać, co Wam się podoba. Spójrzcie, ile tego jest. Ta porcja naprawdę jest bardzo hojna. Tak wyglądają moje dania. Jak widzicie, zrobiłem danie dla romantyka, dla siłacza, no i takie zwykłe danie. A jeżeli chcecie sobie jeszcze jakoś podkręcić, to możecie zawsze użyć soku z cytryny, możecie też dodać odrobinę oliwy z oliwek. Wtedy danie nabierze zupełnie innego wymiaru i smaku. A jeżeli macie odrobinę sera i nie musi być to wcale parmezan, to koniecznie posypcie sobie ten makaron. Hop. Dajcie mi znać, proszę, jak Wam się podoba przepis na moje tanie danie, które jest mega, mega tanie.
i którą z tych wersji byście wybrali. Zostawcie łapkę w górę, a ja się z Wami już żegnam i życzę smacznego. Do zobaczenia.